Ale moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Każdego wywiało, nie wiem co tu się dzieje, ale patrzcie, jak jest zawalona tablica. Zaraz to wszystko przeczytamy, sprawdzimy, o co tu chodzi. Bo widzowie, sprawdziłem, gdzie każdy jest, bo jestem sam tutaj na wyspie. Tam jest Dave, tam jest wyspa Dave'a. Toss się rozbudował. O, cześć Toss. Siemano. Dzień dobry, o kurde, jak ty się rozbudowałeś, co jest grane. Słuchaj, nawet nie bierz ze mnie przykładu, ponieważ moja wyspa jest piękna i zaraz was przebije tą waszą. Czekaj, ale widzisz, co się dzieje? Patrz. No właśnie widzę, że tam jest Bzyku po prawej stronie i Dave jest po lewej stronie, nie wiem, co to się robi. Nie, ale to nie jest tak, że jak wyrzuciłem jak coś, jak nie wyrzuciłem na tę wyspę. Tak, jasne. No naprawdę. Mocny! Czekaj, Bzyku, bo ja tu mam jakieś Tu się rozmowa toczy, nie widzisz? Czekaj, ja się czułem w jakichś sąsiadach, nie mogę. Każdy z innej strony. Panowie, poczekajcie, ja sprawdzę, co tu pisze wszystko i wam przekażę, ok? Bo to jest cała tablica informacji. Widzowie, zaraz, nie wiem, co tu się dzieje, czemu każdy jest znowu na wyspie. Każdy będzie myślał, że to ja ich wywaliłem teraz, ale trzeba to jakoś rozwiązać. Zaraz przeczytamy i zobaczymy, o co chodzi Herobrine'owi. Łapeczki zostawiajcie, subskrybujcie kanał i zapraszam serdecznie na Polensa. Zakupujcie sobie kozackie koszulki, bluzy, zeszyty, kubki. Dobra, no nie będę wymieniał, nawet poduszki są z tego full, wszystko, co zechcecie. Dobra, przyjaciele, przyszedł czas. W ogóle jest jakiś inny jeden blok. Jest kwarc tutaj. I w ogóle ten, skrzynki zginęły, patrz. Nie ma itemów. Co? Dobra, czytajmy to. Jest jakaś skrzynka. Drewno i kamienna siekiera, co? Witajcie, rozpoczynamy zabawę. Jesteście po czterech stronach wyspy. Ty, Palion, musisz się tam dostać. Twoja wyspa jest za głową. Za głową wyspa? Jest faktycznie coś tam. Czemu mnie nie wywiało, a każdego wywiało? Rozpoczynacie wojnę. Osoba, która przejmie więcej wysp, bądź wszystkie wyspy, wygrywa. Reszta osób umiera na zawsze. Jasny gwin, dobra. Aktualnie jesteś na wygranej pozycji, bo jesteś na głównej wyspie, a jest na niej jeden blok, exp i tak dalej. Jeśli chcesz być oszustem i tak wygrać, proszę bardzo, sprawdźmy, czy będziesz fair. Wyrzuć wszystko poza jeden blok, co masz w ekwipunku, w skrzynce masz przedmioty, żeby dostać się na wyspę. Tam masz przedmioty na start, a czyli na wyspie już są przedmioty dla mnie, tak? Jesteś na środku tylko po to, żeby przekazać tą informację. A czyli tą informację mam przekazać każdemu. Przecież ja będę najbardziej będę krzyczeć na mnie. Główna wyspa jest to miejsce walki. Powodzenia. Ale zauważcie, że wszystkie skrzynki zostały wyrzucone, żeby gra miała jakiś sens, tak? Tylko że ja mam level, to już nie jest chyba, ale to też miał level w sumie. Nie wiem, jak z innymi levelkami tam jest. Dobra, czyli no ja na pewno nie będę tutaj czyhał i walczył. Zróbmy uczciwą wojnę, ale zaraz to wszystko wyrzucę, tylko ja muszę przekazać Bzyku. Halo, i co? O, jest? Ty dobra, już tam działasz, widzę. Ta, ścinam drzewo, wszystko, ale ty. Na spokojnie, czekaj, ja ci muszę powiedzieć, że są cztery wyspy. Dave jest w ogóle, bo ty nie widzisz Dave'a, Dave jest po drugiej stronie, a tam widzisz moją wyspę, ja tam się muszę dostać. Jest tam jakaś wyspa postawiona za głową Herobrine'a. Ja jestem tutaj tylko po to, żeby przekazać wam informację. Jaką? Jaką? Że każdy z każdym rywalizuje ze sobą. Co? I osoba, która wygra, czyli przejmie wszystkie wyspy bądź po prostu więcej, wygrywa, a reszta osób umiera na zawsze. No nie, to czekaj, to jest chyba najłatwiej, patrz co on nie, robi, czekaj, jaką ale tu nie ma, czekaj, bo to jest. Wiesz, że jedna osoba może wrócić Napoleonowo tylko? Jak to jedna tylko może wrócić? No jedna osoba tylko Napoleonowo, no ten. A co z resztą? No nie wiem, no umrze, no pisze tak. No nie! Ja nie fejkuję, no nie. Nie, nie. Ja idę do ciebie, ej, dobra, ale Palion, powiedz mi, czy ty serio byś chciał mnie zabić? Ty, słuchaj, no jak no my się nie, spotkamy, to no co ty, ja nikogo bym nie chciał zabić. No, mam nadzieję. Patrz, jak Toss się w ogóle rozbudował. On, Toss ma najłatwiej. To teraz Toss ma najłatwiej, bo go wyrzuciliśmy i ma najłatwiej. Strzelaj go z łuku! Nie będę do niego strzelał, ja mu też zaraz wszystko powiem. Dobra, Bzyku, idę przekazać informację dalej, ale co to jest? Dobra, stary, leć! Dobra. Szczypson! Tosik, nie rób tam na razie. Co? Teraz tak, od razu ci powiem, nikogo nie wywaliłem za wyspę. Ja zaraz też będę na wyspie, po drugiej totalnie stronie ty mnie nie widzisz. Tam jest wyspa moja, za głową Herobrine'a. Tu jest Bzyka, powiem tam ci, jest Dave'a. Paweł, nadajesz się na stand-upera. Jezu, nie denerwuj mnie. Posłuchaj mnie, Paweł, bo to nie jest... Paweł, to nie... Paweł. No przestań! Estań. Poczekaj, trochę cię nie rozumiem. Posłuchaj mnie, to nie jest zabawne.
Nie strzelaj! Nie strzelaj! Nie będę strzelał! Kurde, wszyscy zginiemy! Posłuchaj mnie teraz! Jakie wszyscy zginiemy? No serio! Jakie wszyscy zginiemy? No nie wytrzymam z tobą. Ty się śmiejesz, ale osoba, która przejmie, bo są cztery wyspy, każdy ma swoją wyspę. Ja zaraz też idę na swoją wyspę, tam poza wszystkie przedmioty muszę wyrzucić poza wyspę, żeby, no będę uczciwy. Każdy zaczyna ten. I osoba, która przejmie więcej wysp, wygrywa. A osoba, która wygra, normalnie czekaj, wraca na palę nowo. Dobra, a reszta co zresztą? No umiera. Co? No umiera i to na zawsze, już nie zobaczymy. Ale żeś sobie wymyślił zabawę, teraz Paweł. Kurde, co ci mam, no... Zrobię ci screena i ci wyślę normalnie na Messengerze, no poproszę, nie? No poproszę. Podeślę ci. To zobaczysz, na razie nie musisz mi wierzyć, naprawdę, ale... Ale... Przyjdę przejąć czyli, twoją wyspę. Czyli mamy wszyscy rywalizować o to, kto wróci na dół? No tak, o to, kto wróci na palionowo, ale to jest powalone. Jedna osoba tylko? Czy to my tworzymy palionowo? Musimy przeanalizować, kto ma najwięcej do stracenia. Dobra, już się zostawię z tą myślą, już nie... Mi się wydaje, że będziemy mieli wojnę, nie? O, widzowie, to jest przerąbane, to jest jak w jakimś koszmarze. Dave! Halo! Dave! Halo? Dave! Spokojnie, Dave, teraz mnie posłuchaj. Posłuchaj, czek, co? Pomóż mi! Ale to... Nie mogę ci pomóc. Ja nic nie mam! Nie mogę ci... Czekaj. Czemu ty masz tyle dużo? Czekaj. On ma dużo. Spokojnie. Kto? Dost? No, on też. No bo on już jest dłużej na wyspie. Posłuchaj mnie teraz. Dobra, posłuchaj mnie teraz, bo informacje są bardzo ważne. Bzyku jest na dosłownie takiej samej wyspie jak ty, po drugiej stronie totalnie. Tam. Przecież go nie widzę, widziałbym go. No jak nie, czekaj. No nie widzisz go. Za domkiem jest? Za domkiem, idealnie na wprost. Ale to ty nas zdajesz na te wyspy? Czemu nas zdajesz na te wyspy? Nie dałem was na te wyspy, to Herobrine, posłuchaj mnie. Moja wyspa, no, ty ją na pewno widzisz. Widzisz ją? Jest tam. No, tam za widzę. Głową. Ej, ty masz się najgorzej. No niby tak, a niby nie, bo w głowie Herobrine codziennie coś jest. Albo niespodzianka, albo śmierć. Ej, ale ty masz ten, ty jesteś, to daj jakieś itemy, ty tam jesteś, ty, czekaj, nie mogę, nie, ja nie będę nie, stój. Co? Ja swoje wszystkie rzeczy, które mam, wyrzucam. A na wyspie nie ma żadnych skrzynek, wszystkie zostały usunięte. To pokaż jak wyrzucasz. No... Dobra, mogę to zrobić przy tobie, jasne, zrobię to przy tobie. Ej, nie, czekaj, ale jak wyrzucisz teraz wszystkie itemy, to jak dostaniesz się na swoją wyspę? Herobrine mi zostawił dwa staki drewna i jakąś kamienną siekierkę, żeby się dostać na moją wyspę. Haha, to ty się możesz być połączony z główną wyspą, a mnie, no, tak? Nie, ja zrobię tak, że ja zniszczę ze sobą. No będziesz widział. Aha, nie, będziesz niszczył. Nie będę hamem, będziesz widział, jak będę zniszczył dobra, to drewno. Dobra. Ja muszę, ale najważniejsza kwestia. Ale? W czterech właśnie, wyspy bo... nikt ze sobą nie jest razem. Każdy rywalizuje ze sobą i osoba, która przejmie więcej co? Wysp albo wszystkie, wygrywa. A wiesz, co się dzieje z osobami, które z trzema pozostałymi? Ale czekaj, co to znaczy wygrywa? To co, my się mamy bić tu? No tak, przejmujemy wyspy. Kurde, nie dobrze. Nie chodzi o środek, chodzi o przejęcie wysp. I nie teraz... szkoliłem nigdy się w umiejętności PvP. No, a co się sta, a co się dzieje? A co się dzieje z tym, co dostanie? Bo prawdopodobnie to ja? To co? Osoba, która, w sensie co, zginie? No. To ginie na zawsze. Aha. Jedna osoba wraca na palionowo, a trzy osoby giną na zawsze i nie wracają na palionowo. To nie jest zabawne, Dave. Czekaj. To my tu jesteśmy w czwórkę, jeden z nas tylko wróci? Zachód słońca jest za tobą, ale... Kto by ej no, romantycznie. Dobra, Dave. Ty! To serio, z czterech osób tylko jedna, ale co, ten kto wygra? Nie, to jak, bo ja rozumiem, jak my osoba, się zabijemy, to co wtedy? Osoba, która przejmie więcej wysp, jak się zabijemy, to nic, po prostu wracamy i się respimy na naszych wyspach. Aha. Chodzi o to, że osoba, która przejmie więcej wysp, wygrywa, czyli po prostu walczymy o to, kto przeżyje tak naprawdę. Okej, no to w takim razie, słuchaj, no co ja ci mogę powiedzieć, no już nie będę dla ciebie taki miły. Od dzisiaj mamy topór! Ale my tworzymy palionowo, no nie, musi być jakieś inne rozwiązanie. No na pewno jakieś jest, no ale no to no, póki go nie znamy, to musimy się bić, nie? Chyba. No tak, dobra, wyrzucam te itemy przy tobie. Wszystkie, no właśnie, zacznijmy poka. Od tych najlepszych, czyli zenchantowany miecz diamentowy. Enchantowany kilo. Ja nie widzę, siekiera. Jak one wylatują! Nie masz Optifine'a? Mam, ale nie widać, patrz, jak ja wyrzucę coś, dobra, patrz na mnie. Żeby, bo będziesz przynajmniej ty widział, no ja już wyrzuciłem ten. No, patrz, rzuć coś. O, widzę itemy teraz twoje, czekaj, teraz jak rzucam? Nie, patrz, ja rzucę, patrz, nie widać, nie? Patrz, rzuciłem. No faktycznie, no nie widzę. Nie? Ale dobra, wierzę ci na słowo chyba, no.
Wyrzucam, babyś nie machał, patrz, bezsensownie macham ręką. No, bardziej lej temu wyrzucam, patrz. Widzę. Jeszcze. Dobra, nie mam już nic. Pusto mam. Czysto. Pusty, chwila. Zostawiłem sobie te dwa staki do powrotu? Nie, mam tam przy tym. No zaraz idę po te drewno i zobaczysz, że tak się buduje i będziesz przynajmniej moim dowodem na to, że nie oszukuję, jak się będzie. No dobra, niech ci będzie. No. A więc trzymaj się, no, i do zobaczenia w walce. To jest chyba jedna, albo nawet najsmutniejsza chwila w epoce palionowa, ponieważ my już nie wszyscy wrócą na palionową, czyli jedna osoba wróci, a cztery, a to muszę niszczyć, kurde, dobra, niszczę, nie mogę mieć dojścia, niech to będzie wyrównane po prostu. Dobra, to dobra, na razie zbuduję ścieżkę, potem ją rozwalę po prostu. Widzowie, to jest epoka, bardziej era palionowa, która się kończy. To jest wojna, to już jest na śmierć i życie po prostu, kto przeżyje, ten wraca na palionowo. Możliwe, że palionowo jest moim imieniem i paliona już nie będzie na palionowie, także ja nie wiem, że co on w ogóle wymyślił, ten Herobrine, to jest porąbany już jak dla mnie, nie? To jest po prostu przesada. Dobra, rozwalę dojście do tego, tutaj zrobię tak, okej. Okay. Idę rozwalić te dojście i hulamy, widzowie. Dobra, przyjaciele, zniszczyłem, to już zostawię, niech będzie. Ale co mamy w tej skrzynce? Diamentowe rzeczy? Oni też dostali diamentowe rzeczy? What? Co jest zgrane? Dobra, te drewno też wyrzucę, żeby być fair. I siekierę też. Ciach, nie mam nic. Nie mam nic, widzowie. Zaczynamy od nowa. Tam już, o Jezu, Bzyku się już rozbudował. Dave już też działa. O nie, on już idzie do tosta, patrz. Nie widzę, nie. Ja się stresuję, widzowie, to już nie jest, to już nawet nie jest fajne, to jest po prostu, to jest przerąbane. Dobra, zacznijmy od kopania dirta. Wymyśleliście, że tak to się potoczy? Ja jestem w totalnym szoku, jak to się kończy w ogóle? Co to w ogóle jest, ty? Że taki koniec będzie? Palionowa? Trzy osoby mniej na palionowie nagle? No, ja liczę w głębi Cezar, że jest jakieś inne rozwiązanie, bo ja nie wierzę, że my po prostu zginiemy, nie? I do mnie to po prostu nie dochodzi, nie? Dobra, ja zniszczę to drzewo, zniszczę. Już kurde, sadzonki będą mi wypadać. Jest niebezpieczne. Dobra, zniszczmy najpierw dirta. Zróbmy cobblestone'a, widzowie, te najważniejsze rzeczy musimy sobie poradzić. Ja oczywiście będę mniej nagrywał teraz rozbudowania wyspy, bo nie chcę wam pokazywać, bo jeden blok to też było rozbudowanie wyspy, nie chcę was zanudzać. Zbudujemy jakąś fortecę. Będziemy walczyć. Widzowie, zrobimy coś niesamowitego i postaram się po prostu wygrać. Nic mi nie pozostaje, przyjaciele. To jest walka o śmierć i życie aktualnie i co ma być, to będzie, nie? Naprawdę, to już nie jest śmieszne, tylko po prostu to już jest wojna. Dobra, ja zrobię sobie tylko... A, tu można nieskończone źródełko wody zrobić. Dobra, to zróbmy nieskończone źródełko wody. Ja zrobię sobie kwadrat po prostu. Dobra. Tu walniemy sobie nieskończone źródło wody. Okej. Cyk, cyk. I teraz tak, to też zabierzmy. Chociaż tu jest trawa. Ja bym chciał, żeby trawa mi tu schodziła. Więc to muszę zostawić. Okej. To zróbmy tak. Rozbudujmy to jeszcze tu. No i skopmy teraz drzewo. Kurde, jest jeszcze tak ciemno. Nic nie widzę, no. Zaraz lawy wyleję. Chciałbym, żeby ta lawa już była wylana. Skopmy to drzewo. Czy ja tam nie będę dosięgać teraz już? Jeszcze dosięgam? Coś tam jest jeszcze? Nie, koniec. Dobra, te sadzonki sobie będą wypadać aktualnie. Ja to drzewo tu zostawię, ale musimy zrobić cobblestone'niarkę, czyli generator kobla, moi drodzy. Generator kobla. Czyli tak, mamy tu dwa, tu musi być ten, a tu jeden. Cyk. To musimy skopać. Cyk. Dobra, ja zejdę teraz, tak. Okej. Cyk. A, i Czekaj. Tu jeszcze jeden klocek. O, i teraz to będzie działać. Cyk. Zabieramy. Woda leci tu. Dobra, czekajcie. Zanim zrobimy sobie tą cobblestone'niarkę. Ale to jest źle. Czekaj. To woda ma być na trzy? Nie. Tu jeszcze jeden. Jezu, albym zrąbał, widzowie. Teraz tak. Sprawdźmy, co mamy. Mamy te diamentowe rzeczy. Tego nie możemy stracić. To jest klucz do wygranej. Jakby to stracić... Patrz, jak się rozbudowywują skubańce, patrz.
Co jest grane? No nie o, sadzonki. Dobra, stawiam od razu. Cyk. Dobra, widzowie. Lecimy. Woda. I lawa. Cyk. Działa. Super. Czyli jak wykopiemy teraz cokolwiek, mamy diamentowy kill off. Działa! Działa, działa. Okej, okay, to teraz tak. Ja sobie pozbieram wiadra wody, bo to na razie chcę zlikwidować. Dobra, wezmę na razie te narzędzie, tylko ja nie mogę spać, jak ja spadnę. To jest kurde... Ja nie chcę budować z diety, jak już mamy kobla, to ja już wszystko będę chciał zamieniać na... Na kobla, moi drodzy. Dobra, to teraz tak. Zbieramy. I zaczynamy nowy rozdział, przyjaciele. O kurde, spadłem już. Mamy drewno, to ja bym zrobił tak. Tu zrobimy. Kurde, ja się stresuję, to ja ciągle mam w głowie to, że to jest śmierć. Że ja mam 25% szans na wygraną. Jeszcze z przyjaciółmi mam walczyć, przecież to jest najgorsze, co może być w ogóle. Czekaj, nie mam robić przedmiotów. Nie mam robić. To zostawię na razie, dobra. Na razie to, ale co ja chciałem zrobić? Na razie nic. Na razie to ja zrobię tak, cyk. 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 Tutaj elegancko. I tu kopiemy dalej. Dobra. Dobra, nazbieram tego kobla i pozamieniam wszystko, żeby dirta jak najbardziej odzyskać. Chociaż dirt jest. A dirta nawet nie ma na głównej wyspie teraz. Czyli trzeba kopać jednego bloka tam. Jak najwięcej. Kurde, jak to się jara cały czas. Dobra. Czekaj, czy ja mogę to już pozamieniać? Każdy dirt na wagę złota. Robimy tak. O nie, spadł mi! Nie. Dobra. Teraz tak. Aaaa! Kurde, jakie to jest niebezpieczne! Okej. O kurde, ale to było bliskie. Dobra. Brakuje mi kobla. Patrz, jeszcze jeden i będę miał. Dobra, będę miał całą zakrytą, patrz. Jest, idealnie. Ta trawa musi zlecieć. Zostawię, bo nie wiem, czy to dam na dwa fronty. Trawa musi zejść. Musimy rozwinąć bardziej drzewa. Widzowie, ja tą wyspę będę rozwijać. Ja na razie w stresie nie chcę już nic budować. Będę działać. Tu chłopaki działają, bzyku tu już prężnie też. Ale Toast ma najlepiej. On ma całą farmę, on jest na wygranej pozycji. Ja nie wiem, przez to, że go wywaliliśmy, teraz ma lepiej. A może faktycznie Toast miał rację? I nie zniszczył tego domu. Może to był Herobrine. I dlatego tak się dzieje. Wszystko jest możliwe teraz. Widzowie, oglądajcie tą serię, bo dzieje się dym.